To jest film o tak zwanym rasizmie. I słuchajcie, kurwa, jak jesteś Polakiem, to ja nie wiem dlaczego ty jesteś rasistą. Wszystkie... ja nie... Ja, no dobra, spotkałem y, Francuzów, jakichś Murzynów i normalne ziomki, kurwa, byli tam pionę, wszystko w porządku. Na treningu MMA jest, był taki Kudret, no, on był z Bułgarii, ale był taki, ciemny. no powiedzmy, trochę Murzyn. Y, no na sparingach nie miał litości, dzięki niemu się bardzo nauczyłem, ale kurwa był tak... nie wiem, on miał 16, kurwa 17 lat, ja 23 w tym czasie. A mnie robił jak chciał na kurwa. Raz się zagapiłem, to po prostu poczułem tylko zapach knockoutu. Wiecie, co to jest? Jakiś zapach bólu, po prostu, kurwa. Wszystko się świata mi wypierdolił gałę, po prostu, kurwa. Nie wiedziałem, co się dzieje. I gdyby nie to, że jestem od niego wyższy, dłuższe ręce, to po prostu... Ale po prostu daje radę czasami mu dorównać na sparingach. Ale po prostu z z kotem, po prostu, kurwa. będzie jakimś mistrzem UFC chyba kiedyś w I wszystkie postacie wtedy. Przyznany Polak nie spotkał nigdy czarnego. A wszystkie postacie w telewizji to jest Will Smith, świętej pamięci, chyba, bo go podmienili e, kosmici w końcu. Bo teraz daje się wykorzystywać przez żonę, chyba, nie wiem, nie wiem, kurwa, chyba, chyba że był taki od początku. nie wiem, nie wiem, miałem pomysłu. Kurwa, Masę Windu, y, Kurwa, Denzel Washington. Wszystkie te postacie były chłodnymi, magtypcami i dobrymi ziomkami, kurwa, honorowymi, kurwa, Badasami, no nie, Koksami, kurwa. To pewnie ci ludzie z warszawki, bo to jest naj... po prostu jak IQ polski po prostu jest 500 na Podlasiu, po prostu wszędzie to płacą mają 500 IQ, to I, warszawiacy mają IQ 1 na przykład, jak mniej niż kura na przykład, kurwa, bo to jest najgłupszy po prostu, najgłupsza część Polski, po prostu, kurwa, podejmują same złe decyzje, głupie, głosują, dają się, głosują na ludzi, którzy, kurwa, i dymają cały czas, no, po prostu, oni są najgłupsi po prostu w Polsce, nie ma głupszych, czemu, kurwa, Warszawa jest stolica, kurwa, wróćcie do Krakowa, tam jest, kurwa, do Gniezda, gdziekolwiek, w Sosnowcu może być stolica, kurwa, a nie w tym, w tej dżungli Warszawie, to jest najgorsze miasto, jakie istnieje, najgłupsze, to nie jest Polska. <noise> Dla mnie. Kurwa, czuję się tam obco. To jest dżungla. Dżungla amazońska. Ej, na razie tyle.